Od razu! Doskok! Właśnie zabrzmiał pierwszy gwizdek w dzisiejszym spotkaniu finałowym rozgrywek Arsakap 2016. Pierwsze minuty meczu za nami, jak na razie 0-0. Z czysto dziennikarskiego obowiązku przypomnę Państwu, że obie drużyny spotkają się w finale po raz pierwszy w tych rozgrywkach. Jako Zakup Kalosza jest to drugi występ w finale. Drużyna Elmaru debiutuje na tym poziomie rozgrywek. Panowie, nie grajcie tam takie piłki.
Lewa! Kolejne minuty meczu za nami, wynik ciągle bez zmian, 0 do 0. Do mnie! Ej, stań! Daj mu! Ej, szybciej! Brawo! Brawo! Dostałem jeszcze raz! Chodź mi go lewa! Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. 1 do 0 dla zespołu Kozaki Kalosza. Bramkę strzelił grający z numerem 10 Robert Gruszecki. Kalosza strzelcem grającym numerem 8 Marcin Galina. Przychodzi. Robert, Figu, mam, tu mam. Chyba gramy na trzech obroń. Kurwa, w momencie. Trzeba atakować. Mocno na nogach. Robert, Żorzo, twój aut. Twój aut, Żorzo. Ale nie, gajnie. Plecy, plecy. Nie, nie. Siądź! Środek! Figu szeroko, Figu szeroko! Środek! Środek!
Dobra interwencja Piotra Błacha i mamy rzut rożny dla drużyny Elmer. Strzelał parę kołtur, ale piłka posypowała obok bramki. Ciągle pozostaje bez zmian, jak na razie prowadzi drużyna Kozaków w kaloszach 2-0. Tym razem niecenny strzał po stronie Kozaków w kalosza. Ciągle wynik 2-0. Rzut rożny dla drużyny Elmaru. Było bardzo blisko, ale mieliśmy tylko słupek po strzale Tomasza Krzyżanowskiego. Kolejna ofensywna akcja Elmaru. Było już bardzo blisko. Thank you.
Powoli zbliża się do końca pierwsza połowa spotkania. Wynik ciągle 2-0 na drużynę Józefów Kalosów. Bramki zdobywali Robert Kruszewski i Marcin Kaliński. Graj! Kurwa, w ciągu 10 minut. Ale nieważne kto. Żółtą kartką karany zawodnik numer 4 w drużynie Kozaków Kalosów. Zawodnik numer 5 w drużynie Kozaków Kalosów Paweł Domoniec. Lewo. Było blisko. Kolejny rzut rożny dla Elmaru. Rzut wolny dla drużyny Kozaków Kalosza. Kolejna szansa na podwyższenie wyników. Było blisko, ale tym razem tylko rzut od bramki. Kolejny strzał na tamte niecelny i tym oto akcentem zakończyliśmy pierwszą połowę spotkania finałowego rozgrywek Arsa Cup 2016. Jak do tej pory, po 20 minutach wynik 2-0 dla drużyny Kozaków Kaloszach. Bramki strzelali Robert Kruszewski i Marcin Galiński. Ja przypomnę Państwu, że tuż po zakończeniu spotkania
odbędzie się oficjalna ceremonia zakończenia rozgrywek Arsa Cup 2016. Wręczymy puchar dla drużyny zwycięskiej, puchar dla finalisty oraz nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca rozgrywek, najlepszego zawodnika rozgrywek, najlepszego bramkarza rozgrywek i, uwaga, nowość, dla najbardziej wartościowego zawodnika meczu finałowego.